Cześć! Dzisiaj będzie o samoczynnym wyłączeniu zasilania, instalacjach TN i TT. Pojęcie, które pojawiało się już w kilku filmach, ale nie było wytłumaczone. Co to jest, na czym polega, do czego służy, jak obliczać i jak sprawdzać? A to wszystko w możliwie prosty sposób. Na początek mniej książkowa definicja. Jest to po prostu sposób zabezpieczenia przed porażeniem, pożarem, skutkami przeciążeń i zwarć. Polega na odłączeniu zasilania w odpowiednio krótkim czasie, w przypadku wystąpienia uszkodzenia podstawowej ochrony, jaką jest izolacja, ale też na przykład działań człowieka czy szeroko pojętych czynników zewnętrznych. Zwróćcie uwagę na ważny aspekt. Mamy tu ochronę przed porażeniem. Przed, czyli ochrona ma zadziałać, zanim do porażenia dojdzie, ma zapobiec porażeniu. Oraz mamy ochronę przed skutkami przeciążeń. Skutkami, czyli ochrona działa dopiero, jak dojdzie do tego przeciążenia czy zwarcia. Za realizację samoczynnego wyłączenia zasilania, samoczynnego, czyli automatycznego, bez ingerencji człowieka, mogą odpowiadać różne urządzenia, np. wkładki bezpiecznikowe, wyłączniki nadprądowe instalacyjne, tzw. ESY, czy wyłączniki różnicowo-prądowe. Odłączenie zasilania w odpowiednio krótkim czasie, czyli w jakim? Zobaczcie tabelę. Dla domowych instalacji o napięciu znamionowym 230 V i prądzie znamionowym do 32 A będzie to 0,4 sekundy dla TN, czyli TNC, TNCS, TNS oraz 0,2 sekundy dla TT. Dla obwodów rozdzielczych i o prądzie znamionowym powyżej 32 A będzie to już 5 sekund dla TN i 1 sekunda dla TT. Jest też wyjątek. W obwodach, których nie da się spełnić takiego warunku, ale to osobny temat. Podsumowując, czas wyłączenia zależy od układu sieci, rodzaju obwodu, prądu znamionowego, a odczytujemy go w tabeli. Wiemy już, w jakim czasie ma zadziałać zabezpieczenie. Zarówno wkładki bezpiecznikowe, wyłączniki nadprądowe czy różnicowo-prądowe mają określone charakterystyki czasowo-prądowe. Czas zadziałania zależy od natężenia prądu. Im większy prąd pompłynie, tym szybciej zabezpieczenie zadziała. Z tych charakterystyk można odczytać, jak duży jest ten prąd potrzebny do zadziałania urządzenia właśnie w tym czasie. Dla przykładu wyłącznik instalacyjny, tak zwany S i jego charakterystyka. Interesuje nas gwarantowane wyłączenie, czyli ta linia po prawej. Więcej o nadprądowych i selektywności w osobnych filmach. W przypadku wyłączników nadprądowych, instalacyjnych, popularnych S-ów, możemy uprościć sobie zadanie. Wystarczy znać odpowiednie współczynniki. Dlaczego współczynniki są wygodne? Dla wyłączników nadprądowych instalacyjnych prąd gwarantowanego zadziałania, czyli najmniejszy prąd, przy jakim urządzenie na pewno odłączy zasilanie, nawet po bardzo długim czasie, to 1,45 prądu nominalnego. Przykładowo, dla B10 będzie to 10 A razy 1,45, co nam daje 14,5 A. Dla B16 16 A razy 1,45, co nam daje 23,2 A. I ten wyliczony prąd musi być mniejszy niż wytrzymałość prądowa długotrwała przewodów. W ten sposób zapewniamy ochronę przed skutkami przeciążeń. Jeśli dojdzie do przeciążenia, to zabezpieczenie wyłączy zasilanie. Samoczynnie wyłączy. Z tym, że czas zadziałania tutaj jest stosunkowo długi. To mogą być nawet godziny i nie bierzemy tu pod uwagę wartości z tabeli. Chciałem jednak pokazać ten przykład, ponieważ mamy tu samoczynne wyłączenie i zastosowanie krotności. W przypadku zwarć mamy do czynienia z dużymi prądami, wielokrotnie większymi niż wytrzymałość prądowa długotrwała przewodów. I tu już istotny jest czas. Wyłączenie powinno nastąpić w czasie nie dłuższym niż wynika z podanych wcześniej tabel. Czyli na przykład 0,2 sekundy, 0,4 sekundy, 1 sekunda czy 5 sekund. Aby zabezpieczenie zadziałało odpowiednio szybko, potrzebne jest duże natężenie prądu. Jak duże? Możemy odczytać z charakterystyk lub w przypadku wyłączników nadprądowych instalacyjnych skorzystać z tych krotności. Krotności będą różne dla charakterystyk.
Dla B będzie to krotność 5, dla C krotność 10. I przy takich krotnościach zabezpieczenie zadziała w czasie do 0,2 sekundy. Czyli możemy je brać pod uwagę zarówno dla TT, jak i TN. Przykładowo, dla B10 10 A razy krotność 5 to 50 A. Dla C10 10 A razy krotność 10 to 100 A. Możemy to też odczytać z charakterystyk czy danych technicznych. Trudniej jest w przypadku wkładek np. GG. Tu trzeba odczytać z wykresu lub tabeli. Dla przykładu, wkładka GG 50 A. Dla zadziałania w czasie 0,4 sekundy potrzebny jest prąd aż 447 A, a dla czasu 0,2 sekundy będzie jeszcze większy. Wiemy już, jak duży prąd zwarciowy jest potrzebny, aby zadziałało zabezpieczenie w danym czasie. Pokazałem wcześniej, jak sprawdzić, jak duży prąd jest potrzebny, aby w odpowiednio krótkim czasie doszło do wyłączenia zasilania przez konkretne urządzenie. A jaki maksymalny prąd popłynie przy zwarciu? Przewidywany prąd zwarciowy zależy od impedancji pętli zwarcia. Wzór na podstawie prawa Ohma. Prąd równa się napięcie znamionowe podzielone przez impedancję pętli zwarcia. I tu mamy co najmniej dwie drogi. Wyliczamy przewidywany prąd zwarciowy lub maksymalną impedancję pętli zwarcia. Jeśli wykonujemy pomiar miernikiem podającym od razu przewidywany prąd zwarciowy, możemy to od razu porównać, uwzględniając warunki pomiaru i błędy, ale to już osobny temat. Moim zdaniem bardziej uniwersalne jest obliczenie maksymalnej impedancji pętli zwarcia. Załóżmy, że nasze zabezpieczenie to B10 i prąd zadziałania w czasie do 0,2 sekundy to 50 A. Obliczenia pokazywałem wcześniej. Przy napięciu znamionowym 230 V maksymalna impedancja zwarcia wyniesie 230 V podzielone przez 50 A, co nam daje 4,6 Ohma. Czyli jeśli zmierzona lub wyliczona impedancja pętli zwarcia w obwodzie zabezpieczonym przez B10 będzie nie większa niż 4,6 Ohma, to warunek samoczynnego wyłączenia zasilania przy zwarciu będzie spełniona. Nasze zabezpieczenie po prostu skutecznie odłączy zasilanie w przypadku zwarcia. Na tej samej zasadzie możemy obliczyć dla B16. Będzie to 2,875 Ohma. Znając te dwie wielkości, możemy sprawdzać najczęściej spotykane w domowych instalacjach zabezpieczenia. Dla każdego B10 i B16 maksymalna impedancja pętli zwarcia będzie taka sama. A ponieważ przyjęliśmy czas 0,2 sekundy, to dotyczy to zarówno TN, jak i TT. Sposób uniwersalny. W jaki sposób realizowana jest ochrona w układach sieci TT i TN dokładnie pokazywałem w osobnym filmie. W skrócie, w TN mamy metaliczną pętlę zwarcia pomiędzy L a PE. A co za tym idzie? Duży przewidywany prąd zwarciowy, porównywalny z tym pomiędzy L a N. Dlatego ochrona przed porażeniem może być realizowana przez wyłączniki nadprądowe. Te same, które chronią przed skutkami zwarcia. Obliczenia są takie same jak dla sprawdzenia warunku samoczynnego wyłączenia zasilania przy zwarcia, z tą różnicą, że mierzymy lub obliczamy impedancję pętli zwarcia pomiędzy przewodem fazowym a ochronnym. W przypadku przebicia do budowy też powstaje zwarcie, tylko przez przewód ochronny, a nie neutralny. I obliczenia są praktycznie takie same. Dla B10 maksymalna impedancja pętli zwarcia też wynosi 4,6 Ohma. A różnica polega na tym, że mierzy się między przewodem fazowym a ochronnym. Wiele mierników pokazuje też od razu te dwa pomiary, pomiędzy LAN i LAPE. Mamy wtedy sprawdzoną zarówno ochronę przed porażeniem, jak i skutkami zwarcia. W TT pętla zwarcia LPE zamyka się przez uziemienia i przewody uziemiające. Prawdopodobieństwo uzyskania odpowiednio niskiej impedancji pętli zwarcia, LPE, jest bardzo małe. Dlatego stosuje się wyłączniki różnicowo-prądowe wysokoczułe, gdzie prąd potrzebny do zadziałania w czasie 0,2 sekundy jest znacznie mniejszy. Nie mówimy tu już o dziesiątkach amperów, ale o częściach ampera. Popatrzmy na charakterystykę. Dla wysokoczułego RCD typu AC czas zadziałania dla jednokrotności prądu różnicowego
to maksymalnie 300 milisekund. Wystarczająco krótki czas dla TN, poniżej 0,4 sekundy, ale za długi dla TT. Możemy próbować odczytać dokładną wartość charakterystyk lub przyjąć po prostu dwukrotność prądu różnicowego, 60 mA. Maksymalny czas wyłączenia wyniesie wtedy 15 setnych sekundy, czyli mniej niż wymagane 0,2 sekundy w TT. Ta krotność też zależy od typu RCD. W tabelach znajdziemy te krotności. Dla czasu 0,2 sekundy i typu A przyjmujemy krotność 4, a dla typu AC krotność 2 prądu nominalnego różnicowego. Dla czasu 0,4 sekundy i typu A krotność 2, a typu AC krotność 1. Wiemy już, jak określić prąd potrzebny do zadziałania w wymaganym czasie. W sieciach TN sytuacja jest prostsza. Przewidywany prąd zwarciowy pomiędzy L a PE musi być większy niż prąd zadziałania zabezpieczenia. Tu mamy metaliczną pętlę zwarcia, a ten prąd określamy tak samo jak dla ochrony przed porażeniem realizowanej przez wyłączniki nadprądowe. To założenia jest spełnione. Można po prostu zmierzyć czasy zadziałania RCD. Kluczowa i bardzo ważna jest natomiast ciągłość połączeń ochronnych. Trochę trudniej jest TT. Tu pętla zwarcia zamyka się przez ziemię, uziemienia ochronne, robocze, przewody i potrzebna jest nam wartość tej rezystancji, a możemy ją po prostu zmierzyć. Sprawdzamy tu warunek związany z napięciem dotykowym bezpiecznym, czyli 50 V dla prądu przemiennego. Też na podstawie prawa Ohma, zmierzona rezystancja uziemienia jako całości, pomnożona przez określony wcześniej prąd różnicowy zadziałania, nie może przekroczyć 50 V. Jeśli nie przekracza tych 50 V, to uznaje się, że warunek samoczynnego wyłączenia zasilania jest spełniony. Możemy tu też wyliczyć maksymalną rezystancję tego uziemienia. Dla RCD typu A będzie to 50 podzielone przez 0,06, co nam daje 833 ohmy, a dla RCD typu A 416 ohmów. Mam świadomość, że w tak krótkim filmie trudno omówić cały dość obszerny temat. Niektóre zagadnienia pominąłem, niektóre uprościłem. Chciałem też pokazać zagadnienie od innej strony niż to, co spotykamy w książkach, opracowaniach czy internecie. Zapraszam do oglądania innych filmów na kanale. Znajdziecie tam m.in. praktyczne zastosowania i przykłady związane z samoczynnym wyłączeniem zasilania. A ja już dziękuję za uwagę i do zobaczenia.